Przyszedł dzisiaj do mnie taki materiał, który nazywa się Korian. Powiem wam szczerze, po raz pierwszy będę z nim miał do czynienia, ale spróbujemy sobie przefrezować coś na nim na naszej konstrukcji plotera LIT CNC 1010. Zachęcam do oglądania, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na początku może dwa słowa o samym tym materiale. Mam tutaj deskę o wymiarze, zaraz wam powiem o wymiarze 30 cm na jakieś tam 21 cm. Grubość tej deski to jest 12 mm. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja ją sobie zamówiłem gdzieś na Allegro, bo tak jak mówię, nigdy nie miałem kontaktu z tym materiałem, więc zobaczymy jak to będzie, jak się z tym będzie pracowało. Postaram się wyfrezować na samym początku taką podstawkę kubka, za chwilę ją wam pokażę. Tak więc zobaczymy sobie zarówno wybieranie kieszeni w tym materiale, jak i grawerowanie, bo wygrawerujemy sobie napis. Podstawkę zrobimy Oliwii, więc wygrawerujemy napis Oliwia. No i tak samo kontur, czyli wycinanie w tym materiale. Nie mam frezów dedykowanych do Korianu, dlatego skorzystam z frezów Sharkbitsa. Za chwilę wam opowiem, którym frezem co będziemy robili. Pracowanie. Powiem wam, że zastanawiam się, bo ogólnie to bym to podkleił tylko i wyłącznie na taśmę klejącą, ale nie wiem na ile, bo to jest bardzo twarde, wam powiem szczerze mówiąc, i ciężkie, więc nie wiem jak to się będzie zachowywało. Na pewno sobie to za chwilę podkleję taśmą od dołu i prawdopodobnie też przyłapię łapami, tak żeby no, mieć jakąś taką większą pewność, że tutaj nam się to nie ruszy podczas frezowania i nie zmarnujemy tego surowca. Zanim jednak przejdziemy sobie do właściwej części, to znaczy frezowania, omówię wam szybko model, który tutaj wykonamy, oraz omówimy sobie szybko frezę oraz parametry frezów, jakie wykorzystałem. Jak widzicie, to jest taka prosta podstawka pod kubek o średnicy 80 mm. Tutaj zbieram sobie materiał na głębokość, już wam mówię, 8 mm, tak dobrze widzę? Żebym was nie skłamał. Nie, przepraszam, 5 mm sobie wybierzemy. Całość, jak już wspominałem, ma 12 mm wysokości, więc wybieramy tutaj, zostawiamy sobie taką, taką krawędź. Zobaczcie, ona ma szerokość 2,5 mm, a następnie sobie wygrawerujemy napis Olivia w tej zebranej części. Przejdę szybko teraz do wytwarzania i wam pokażę. Jak widzicie, surowiec określiłem sobie wymiarowo w ten sposób, że na dodatku górnego żadnego nie dawałem, od boku z każdej strony po 2 mm. Punkt zerowy znajduje się, zamknę wam tutaj, żebyście lepiej widzieli, w lewym dolnym rogu na materiale, więc będziemy musieli sobie pozycjonować oś Z względem naszego stołu. Całość podzieliłem na kilka osobnych programów, dlatego że tutaj w pierwszym programie wykorzystujemy frez Sharkbitsa. Już wam pokazuję. Parametry wszystkie, które są przy tym frezie, to są znowu parametry, które dostajemy od producenta. Możemy sobie pobrać plik z danymi tego frezu, no i w tym momencie wszystkie parametry są już ustawione. Jak widzicie, tutaj średnica części tnącej to jest 3,175 mm. Długość i tak dalej nie ma większego znaczenia. Parametry skrawania zalecane przez producenta to 18 tysięcy obrotów na minutę. Posuw skrawania 1270 mm na minutę. Posuw po rampie 635 mm na minutę, więc te parametry też wykorzystałem, ponieważ no nie jest to frez dedykowany do tego surowca. Pierwszą czynnością będzie oczywiście adaptacyjne usuwanie materiału i wam tutaj jeszcze pokażę szybko parametry, jakie ja sobie założyłem. Mamy wielokrotne zagłębienia, zbieramy materiał maksymalnie 3,175 mm, czyli tyle, ile ma nasza średnica frezu, więc pierwsza warstwa jest zbierana o takiej wartości. Później, ponieważ my tutaj, jak dobrze pamiętam, mamy wysokość 5 mm, to zostaje 1,825 mm do zebrania, więc tutaj będzie jakby podwójne zebranie. Więcej żadnych innych parametrów w sumie nie zmieniałem. Mamy tutaj adaptacyjne usuwanie. Stwierdziłem, ponieważ nie wiem jak ten materiał będzie się zachowywał, że na samym końcu zrobimy jeszcze raz adaptacyjne usuwanie, tak żeby wygładzić ewentualnie tą powierzchnię dolną. Mówię, nie wiem czy to będzie potrzebne, ale sobie tak ustawiłem. Później w drugiej części naszego programu, to muszę usunąć, w drugiej części naszego programu zrobimy tylko grawerowanie. Zamienimy sobie frez. Tutaj wam pokażę tak samo parametry tego frezu. To też jest frez od Sharkbitsa. Już wam pokazuję.
Wszystkie frezy oczywiście znajdziecie w naszej ofercie. I tutaj mamy średnicę 12,7. Co tu was może jeszcze interesować? Ok, kąt stożka to jest 30 stopni. Parametry frezowania 18 tysięcy obrotów na minutę. Posuw skrawania 1016 mm na minutę. Posuw po rampie 508 mm na minutę. I tutaj też nic nie zmieniałem. Takie parametry sobie przyjęliśmy. No i nasz trzeci program to jest wycięcie po konturze. Tutaj wam też pokażę parametry, jakie przyjąłem. Tutaj jestem znowu pierwszy frez, płaski dwupiórowy. I tutaj mamy ustawioną przede wszystkim rampę. Ustawiłem wejście w materiał przy jednym obwodzie, przy każdym obwodzie, pokonaniu każdego obwodu 1,27 mm, bo to jest około 40% wartości średnicy naszego frezu. Ja taką zasadę wyznaję. Zobaczymy, czy to będzie za dużo, czy to będzie za mało. To się okaże podczas pracy. Zresztą za chwilę wszystko zobaczycie. No dobrze, jak widzicie, ja sobie już wszystko przygotowałem. Połączę się teraz z naszym sterownikiem. Sprawdźmy sobie, czy wszystkie osie pracują prawidłowo. X się porusza prawidłowo. Y porusza się prawidłowo. Z-ka tak samo porusza się, jak widzicie, prawidłowo. Wykorzystam sobie tutaj czujnik osi Z, aby sprawdzić, jak daleko mamy do naszego dna. Więc nadjedziemy sobie teraz trochę nad nasz czujnik. Zepniemy krokodylkiem do naszego frezu. Tutaj używam frezu od Shark Beatsa dwupiórowego, niededykowanego, tak jak mówię, do tego materiału, więc zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. O średnicy 3,175 mm. Zjedźmy sobie 10 mm w dół, wykorzystajmy funkcję probe. Nasz czujnik ma, jeśli się nie mylę, 19 mm wysokości. Zatwierdźmy. No i próbkowanie w tym momencie zostało uruchomione. Ok. Powinniśmy mieć dobrze określony punkt zerowy. Jeszcze sobie zweryfikujmy, dlatego że ja tego czujnika, szczerze wam powiem, no nie mierzyłem, więc nie mam takiej w 100% pewności, że to jest 19 mm. Przesuniemy sobie troszkę w bok. Teraz 10 mm w dół. Kolejne 10 i zobaczmy teraz jeszcze 4 mm w dół przesuniemy, czy to rzeczywiście będzie dno. Tak, jest, myślę, ok. Więc podnieśmy sobie nasz model, nasz frez. I ustalimy sobie teraz punkt zerowy dla osi X i Y. Ja to będę robił gdzieś tutaj w tym narożniku, dlatego że chciałbym więcej jeszcze później elementów przefrezować, więc nie chcę tego materiału jakoś strasznie niszczyć. Więc ustalmy sobie, że to będzie... Tu będzie nasz punkt zerowy dla osi X i dla osi Y. Na początku wygeneruję sobie również nasz G-code dla tego frezu. Teraz wykorzystamy sobie funkcję check size, żeby zobaczyć, że będziemy na pewno w dobrym obszarze pracowali. Tak, wydaje mi się, że jest ok, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wystartować z pracą. Sprawdźmy, co z tego będzie. Ja lecę po okulary i startujemy. Thank you.
bieżąco musimy powiedzieć, że pali gówno miaki. I jak widzicie, pierwszy etap mamy wykończony. No powiem wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak to wyszło. Fajnie. Jedyna rzecz, którą podczas frezowania zauważyłem, to bardzo nieprzyjemny zapach rzeczywiście podczas frezowania. No ale to przy wielu materiałach niestety występuje. Być może to jeszcze można było się pobawić obrotami, ale ta powierzchnia jest naprawdę fajna, gładka. Teraz sobie wygrawerujemy tutaj napis, a następnie wytniemy to jeszcze po obwodzie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc ja się zabieram za wymianę frezu. Teraz założymy sobie frez od Shark Beatsa do grawerowania. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj ostrość, widzę, że ma urządzenie problem, żeby złapać. Zakładam go, pozycjonujemy zetkę i startujemy. No i dobra, drugi etap mamy zakończony. Powiem wam, będę musiał chyba to wydmuchać, więc sobie sprawdzimy, jak to wyszło na końcu. Ja jednak widzę, że jest, no już jest fajnie. Zobaczymy jeszcze odkurzaczem szybko. Wybierzemy sobie, wydmuchamy to później powietrze na samym końcu. Tutaj też powiem od razu, bo pewnie za chwilę pojawią się komentarze, że odciąg. Ja chciałem wam pokazać, jak to się zachowuje, dlatego jakbyśmy odciąg zainstalowali, to byśmy mniej widzieli. Może wykonamy sobie później jakąś drugą próbę, to wam będę już nagrywał, myślę, z odciągiem. No i teraz znowu muszę zamienić frez na ten sam, który mieliśmy na początku, czyli macie tutaj dwupiórowy 3,175 mm od Shark Beatsa. Zainstaluję go, znowu pozycjonujemy zetkę i wytniemy sobie po konturze. I tak jak teraz widzicie, cały proces zakończyliśmy, trzeba detal zdemontować. Tutaj od dołu trzymała go tak naprawdę taśma i te cypelki, które zostawiłem, były naprawdę malutkie. Efekt, powiem wam, w pierwszym wrażeniu naprawdę super to wygląda. Zresztą później też to się nie zmieniło. Oczywiście cały surowiec trzeba jakoś przeczyścić. Ja się teraz szybko tym zajmę i za chwilę komentarz końcowy. No i spójrzcie, przepłukałem to wodą, jak to wyszło. Wydaje mi się, że naprawdę efekt jest bardzo fajny. Tutaj te napisy mogą być słabo widoczne chyba w kamerze,
Jednak no wyszło to, myślę, naprawdę, naprawdę ciekawie, zobaczcie. I mamy ten rant i ta krawędź jest ładnie zrobiona, tutaj ta powierzchnia jest gładka. No przyjemny materiał, no oprócz zapachu, ale jest przyjemny materiał w obróbce, na pewno coś jeszcze ponagrywam, więc śledźcie nas na naszych social mediach, TikTok, bo tam dużo wrzucamy takich krótkich materiałów, Instagram, Facebook, no i oczywiście YouTube, bo tutaj też się shortsy pojawią. Jeśli macie jakieś pytania albo pomysły, no to śmiało piszcie. Jakiś inny materiał do przerobienia, gdybyście też mieli jakiś pomysł na inny materiał, to tak samo śmiało dajcie znać. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia wkrótce.